7 maja tegoroczni maturzyści przystąpili do egzaminów dojrzałości. We wtorek pisali język polski na poziomie podstawowym. Podobnie jak w roku poprzednim, matura odbyła się w dwóch formułach 2015 i 2023. Do egzaminu w całym kraju przystąpiło ponad 274 tysiące absolwentów liceów i techników. W Polickiej Białej arkusze otrzymało blisko 100 uczniów. 98 uczniów w tym roku przystępuje do matury, nieco mniej niż w latach ubiegłych. No i mam nadzieję, że cała pula, wszyscy uczniowie zdadzą egzamin na taką liczbę punktów, jaką sobie wymarzyli. Egzamin trwał 240 minut i zakończył się po godzinie 13. Uczniowie otrzymali arkusze, które składały się z trzech części. W pierwszej sprawdzone zostały ich umiejętności czytania ze zrozumieniem, argumentowania i posługiwania się poprawną polszczyzną. W drugiej maturzyści musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące polskich lektur, a w trzeciej mieli za zadanie napisanie wypracowania. Wyniki matur będą znane już naszym maturzystom 9 lipca. Wtedy już będą mogli składać dokumenty na uczelnie wyższe. Ewentualne, choć mamy nadzieję, że takowych nie będzie, egzaminy poprawkowe 21-22 sierpnia. Dużym echem w mediach społecznościowych odbiła się sprawa przecieku arkusza maturalnego w jednym z liceów dla dorosłych. Uczeń tuż przed godziną 10 opublikował w internecie zdjęcie egzaminu, na którym widoczny był jego numer PESEL. Matura tego ucznia została unieważniona. Oznacza to, że może jeszcze zdawać egzaminy z innych przedmiotów, ale w tym roku nie otrzyma już świadectwa, gdyż w przypadku unieważnienia egzaminu można do niego przystąpić dopiero za rok.